W tym przykładzie omówię modelowanie belki ciągłej, dwuprzęsłowej. Drugie przęsło jest połączone za pomocą przegubu, czyli takiego połączenia, które przenosi siły normalne, siły tnące, natomiast wartość momentu zginającego w przegubie jest równa 0. Moment skupiony znajdujący się po prawej stronie przegubu może wywołać moment nieskończenie blisko tego przegubu. Natomiast wartość w samym przegubie, jeśli chodzi o wartość momentu zginającego, jest równa 0. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest informacja, po której stronie przegubu znajduje się nasz moment skupiony. Jeżeli nie jesteśmy w stanie tego określić, nie jesteśmy w stanie w sposób prawidłowy dokonać obliczeń statycznych. Tak jak widzimy, nasza belka jest obciążona obciążeniem równomiernie rozłożonym w kształcie trójkąta oraz w przęśle drugim momentem skupionym po prawej stronie przegubu. Dobrze, przejdźmy do modelowania geometrii. Przechodzimy do zakładki modelowanie. Wybieramy narzędzie rysuj pręty. W obszarze modelowania wskazujemy lokalizację pierwszego węzła, w którym znajduje się podpora nieprzesuwna. Podajemy długość pierwszego pręta. Jest to wartość 5. Zatwierdzamy klawiszem Enter wprowadzoną wartość. Następnie podajemy ponownie kierunek i drugie przęsło będziemy modelować na ratę. Najpierw zamodelujemy część do przegubu i od przegubu do końca belki. Wprowadziliśmy geometrię. Z zbranego polecenia wychodzimy Escape, no i przechodzimy do modelowania podpór. Zaznaczamy węzeł pierwszy, w którym zadamy podporę nieprzesuwną. Została ona odczytana. Zatwierdzamy klawiszem OK wybór i ponownie powtarzamy tą procedurę, ale w tym przypadku zaznaczymy sobie dwa węzły, żeby nie robić tego z osobna. Dla każdego z węzłów dodajemy podporę przesuwną. Widzimy, że na modelu została wprowadzona w odpowiednich węzłach podpora przesuwna. Wprowadzone dane zatwierdzamy klikając OK. Następnie przystąpimy do zamodelowania przegubu. W tym celu zaznaczamy węzeł 10 od lewej do prawej strony. I za pomocą menu szybkiego wyboru wybieramy narzędzie Wstaw przegub. Klikamy i w tym momencie otrzymaliśmy przegub w przęśle drugim. Teraz zamodulujemy obciążenie. Klikamy na pierwszy pręt. Wybieramy narzędzie Daj obciążenie. I mamy wprowadzić obciążenie ciągłe, równomiernie rozłożone w kształcie trójkąta. Klikamy zamień na rozłożone wzdłuż pręta i w tym momencie widzę, że na modelu zostało wprowadzone obciążenie równomiernie rozłożone. Grupę obciążenia pozostawiamy bez zmian. Musimy obciążenie modelować jako obciążenie zmienne, więc takie pozostaje. Jeśli chodzi o wartość w punkcie A, wartość naszego obciążenia trójkątnego wynosi ona 0, natomiast w punkcie B wynosi 4. Odnośnie położenia, nasze obciążenie znajduje się na całej długości pręta od podpory nieprzesuwnej do podpory przesuwnej.
czyli zostało to zamodelowane w sposób prawidłowy, kąt pochylenia bez zmian, zatwierdzam wprowadzone dane klikając OK. W ten sposób otrzymałem obciążenie trójkątne, równomiernie rozłożone. Teraz przyłożę moment skupiony, który jest zlokalizowany po prawej stronie przegubu, więc muszę go zamodelować w tym pręcie. Została zamodelowana siła skupiona. My jednak chcemy otrzymać moment skupiony. W związku z tym wybieramy ikonę zamień na moment skupiony. Został wprowadzony moment. Grupa obciążeń pozostaje bez zmian. Modelujemy obciążenie jako obciążenie zmienne. Wartość momentu skupionego wynosi 3. Wprowadziliśmy wartość tego obciążenia, ale widzimy, że jest ono zwrócone w prawo. My natomiast mamy obciążenie zwrócone w lewo, więc musimy wprowadzić minus. Wprowadziliśmy minus, zatwierdzamy klawiszem Enter i widzimy na modelu, że otrzymaliśmy prawidłowy zwrot naszego momentu. Jeśli chodzi o położenie, moment skupiony jest zlokalizowany na początku pręta przy przegubie z prawej strony. Na modelu widać, że moment skupiony jest przyłożony jakby w przegubie, natomiast jest on zamodelowany na pręcie, w moim przypadku numer 2, i na tym pręcie on fizycznie się znajduje nieskończenie blisko przegubu. Wprowadzoną siłę zatwierdzam klikając OK. Teraz możemy sobie dodać linie wymiarowe. Dodamy je automatycznie, klikając na razie dodaję podstawowe i widzimy, że nasza belka została zamodelowana zgodnie z przykładem. Przystępujemy do analizy. Wybieramy zakładkę analiza, narzędzie statyka. Tu pokażę, że za pomocą funkcji ukryj, pokaż obciążenie, możemy w każdej chwili w zakładce analiza podejrzeć nasze obciążenie. Ukrywamy obciążenie z powrotem, żeby poprawić jakość przeglądania wyników. Przy przeglądzie otrzymanych wyników pamiętajmy, że musimy mieć włączone obciążenie, grupę obciążenia ciężar własny. U mnie on jest cały czas wyłączony. No i przechodzimy do obliczenia reakcji podporowych. Otrzymaliśmy wartości reakcji podporowych. Tak jak już mówiłem wcześniej, w podporze nieprzesuwnej mamy tylko jedną reakcję w tym modelu. W związku z tym, że siła pozioma jest równa 0 i nie jest ona wyświetlana, ponieważ nie mamy obciążenia poziomego. Dobrze, wyłączmy sobie wartości reakcji podporowych. Przejdźmy do wykresu sił normalnych. Widzimy, że wykres sił normalnych jest zerowy. Następnie przechodzimy do wykresu sił tnących. No i w ten sposób otrzymaliśmy wykres sił tnących. Wykres przeskaluję, żeby powiększyć. Pomnożę go czterokrotnie. Wprowadziłem liczbę 4, cyfrę 4. Zatwierdzam, klikając OK. I otrzymałem wykres w małym powiększeniu. Za pomocą narzędzia wymiar poziomy mogę określić lokalizację
na wykresie sił tnących wartości 0, czyli miejsca, w którym wartość momentu zginającego jest maksymalna w tej części belki. Aby to zrobić, klikam na pierwszy węzeł, od którego chcę poznać odległość i wskazuję lokalizację. Tak jak widzicie, mogę sobie to przybliżyć. Lokalizację przecięcia wykresu sił tnących z elementem prętowym, czy też zmiany znaku. Klikam w danym punkcie i w przybliżeniu określiłem sobie wartość odległości. Odległość ta wynosi 2,61. No i następnie możemy przejść do wykresu momentów zginających, czyli przechodzimy do zakładki analiza i wybieramy ikonę M, momenty zginające. Tu też sobie powiększymy nasz wykres. Powiększymy go 4-krotnie. Linię wymiarową możemy sobie przesuwać. Zaznaczam linię wymiarową. Następnie klikam na nią ponownie i odkładam w miejscu takim, żeby mi nie przeszkadzało. No i w ten sposób widzimy, że otrzymaliśmy wykres momentów zginających w odległości 2,61. Znajduje się wartość maksymalna momentu zginającego dla tej części belki i wynosi ona 4,75 kN/m. Przejdźmy teraz do prawej strony. Tak jak mówiłem, w przegubie wartość momentu zginającego jest równa 0, ponieważ ten typ połączenia jest połączeniem, które zezwala na obrót. W związku z tym nie przenosi nam momentu zginającego. W samym przegubie wartość momentu zginającego jest równa 0, natomiast w związku z przyłożonym momentem skupionym z prawej strony przegubu nieskończenie blisko mamy wartość minus 3 kN/m.